Witam was w nowym odcinku. Po miniaturce i po opisie wiecie co to jest, ale dzisiaj tak mamy 16 października. Fajna pogoda jak widzicie, albo nie widzicie, bo o teraz bo od słońca robię, nagrywam. Wybieram się dzisiaj głęboszować. Widzieliście na poście, skończyłem pług, przynajmniej na ten moment. Zrobione przedpłuszki, zrobiony krój. Kąt dla mieszy, kąt żelozek zrobiony. Przedłużony wysięg koła. Także zapinamy głębosz, traktor powinien ropa mieć. Głębosz mamy tu, tak jak był zakonserwowany, jedynie przesmaruję kalamitki wału. I tyle. Będziemy dzisiaj robić pole po ziemniakach i ten nowy kawałek łąki, bo tam twardzizny będą straszne, zaś na pewno, że tego nie pójdzie zaorać. Myślę, że nic nie pourywą i że będzie wszystko dobrze. Także odpalamy i jedziemy. Jesteśmy na polu już, jest to ten kawałek po ziemniakach, było tu jeszcze zabronowane, wyzbierane ostatnie ziemniaki, plus tamta łączka. Jeszcze nie wiem, czy by tak głęboszowo, muszę się zastanowić, ale to będziecie na odcinku widzieli. Ustawiam na około 40 cm i na razie pomalutku, żeby się traktor zagrzał, a potem obejrzymy, jak temat będzie wyglądał. Tu widzicie poplony, gorczyca z rodzkim oleistym też fajnie wyrosły. Opryskane od samosiewów wzgórz, bo strasznie, strasznie dusiły ten poplon i się rozwijały straszne choroby na tym ziarnie. Także skasowałem to, zlikwidowałem. Poplon fajnie ruszył, dość fajnie to wygląda. Będziemy widzieli, jak będzie przy orce, jak pług se do rady, czy trzeba będzie talerzować albo zmulczować, to będziemy widzieli. A na teraz zajmujemy się głęboszem.
widzicie, przejechałem. O, patrzcie. Patrzcie, jako ładna. Pięknie. Oby ich jak najwięcej było. Jak widzicie, przejeżdżam tutaj pole po ziemniakach. Tej łąki u góra przejechałem 3 razy jedynie. I to jedno z powodu takiego, żeby tu to zdrenować. Bo tutaj z drogi, jak są deszcze większe, tu przede wszystkim, tu jest największe zalewisko, a tam podejrzewam robiłoby się to samo, że też by woda stała. Także tam przegłęboszowałem jedynie 3 przejazdy, żeby to zdrenować. I te 3 dreny tutaj na razie z tym nic nie robią, bo podejrzewam, że też by to było ciężko zaorać. A tak, zaorze się to, uprawi. No widzicie, ludzie bez wyobraźni, flaszki mi tu wyciepują, jakieś śmieci. Szkoda go dać. Potem i tak muszę tu za każdym razem, jak rzutuję na polu, to muszę przejść zbierać. I bardziej tego nie ryja, bo syna robia kupek i mi się będzie pół zapychu, nic więcej. Uprawia to, jak to się wszystko, ten ugór się przegryzie, przeżere, przegnije. No to potem się weźmie głębosz. Tu i tak całe pola nie są robione, są jedno kontrolnie po pół. Także potem się tu też dorobi całość wtedy. No a tymczasem na razie tyle. Coś tam wam jeszcze podogrywą. A tymczasem wrzucą wam pozna społeczność. Także co? Ja lecę do roboty, a wy możecie oglądać, co tam działamy i jak działamy z głęboszem. Na pewien pomysł. Dużo ludzi, może nie dużo, ale część ludzi pisała pod poprzednimi filmami z głęboszowania i miała wielki jakiś tam, nazwijmy to, obiekcje, nie godzę, że tam się ktoś ciepło albo coś, ale nazwijmy to, że obiekcje ktoś miał na temat tego, co daje to. Że po co wał, jak to i tak nic nie robi, to się jedynie toczy za maszyną i nic nie daje. Tu patrzcie, jest pole robione z wałem, tak jak jeżdża cały czas. I teraz, jak widzicie, wał zamyka bruzda, tu jest bruzda po zębie, tak jak widzicie, środkiem idzie ząb. I wał się toczy i ta ziemia dognato. Jest pole, nazwijmy to równe, traktor ciężki, więc idzie po bokach, spulchniona ziemia jest tu. Czekajcie, może on to bliżej pokorza. O. Pole jest w miarę równe, nie będzie tu żadnych problemów, że tam będzie trzepało przy orce albo jakieś wywalało z siedzenia. I teraz, pokażę wam to w skrajnym przypadku, bo tu jest pole uprawiane, jest orne po kultywatorze. Tu było przekultywatorowane na, załóżmy, żeby was nie okłamać, ocyganić, no 13-15 cm tu było kultywatorowane, żeby powyciągać te reszta ziemniaków. Później zabronowane i teraz leci głębosz. Tu w tym miejscu, czyli tędy, była droga kaj nawracałek z kopaczką, czyli jeździłek po pustu. I jak tutaj sąsiad, który mi do pole kopał, to tak samo tu kombajnem przejeżdżali 40. I jak widzicie, tu są ślady jeszcze tu, dokładnie w tym miejscu, tak jak idzie dziadek. Tam jest ślad. Podniesa wał do góry i pokażę wam, co się stanie przy głęboszu bezwałowym, czyli zwykły, prosty, taki najtańszy, tak jak są dostępne na OLX-ie. Postawiam was na statywie, obejrzyjcie se. I tak jak widzieliście, szybki test, już jedno przestawia kamerka. Szybki test, jak widzieliście, bez wału, dźwignęliśmy go całkiem do góry. I teraz tu macie przejazd zrobiony z wałem, a tu macie bez. Tu tego może tak nie widać, bo pole jest takie na górce,
bo tu była bruzda z, tej, z prawej strony, ale jak widzicie jest, jest ta bruzda otwarta i jest dużo większa górka. To by trzeba było ten test zrobić na, sorry, na równym polu, wtedy by to lepiej wyglądało. Ale kolejna wada tego rozwiązania jest taka, że cały ciężar maszyny i siła kierodocisku głęboko do ziemi, cała siła kierunałapa działo na tylne koła. Tak, uciąg jest większy, bo ten traktor jest lepiej dociążony, ale co z tego, jak widzicie, że przód na rower się naprostować, przód idzie cały czas ślizgiem, nie ma w ogóle sterowności w tym traktorze i właściwie maszyna steruje traktorem. Maszyna steruje traktorem, a nie traktor maszyną. No i to taki jest. Druga rzecz, to może by to w orce nie przeszkadzało ani w uprawie tam żadnej, ale wydaje mi się, że komfort działania takiej maszyny i jednak wygląd tego pola i zamknięcie tej bruzdy, tak jak tam jest, wydaje mi się, że efekt jest dużo lepszy. Fakt, wał mnie kosztował swoje, ale przy takiej wodze traktora nie wiem, czy bym musiał dać ze 300-400 kg na przód obciążenia, żeby tym traktorem się dało sterować przy takiej jeździe. Nie ma regulacji głębokości, musielibyśmy zadać koło, czyli podparcie kiery nic nie daje, bez sensu według mnie, więc lepiej dać wał, a dając dodatkowe obciążenie na traktor z przodu, to nie ma wspomagania, także życzę powodzenia komuś, kto by tym traktorem chciał po tym kręcić, nie? Także co, obniżę wał na azot i lecę dalej z robotą.